Siemaneczko, witam was serdecznie, kochani, w nowym odcinku. Dzisiaj, lejtowo vlog, opowiem wam troszkę o tym, dlaczego nie wszyscy są w stanie wejść w temat zwrotów konsumenckich i o pewnych naszych ciekawych widzach, którzy bardzo, ale to bardzo ciekawie przeliczają, jak nam idzie na Allegro. To jest po prostu największy hit, także łapa, subik, dzwonek, nie przegap kolejnych odcinków i lecimy z tematem. Właśnie miałem wyjeżdżać z domu i uwierzcie, że przyjechał nam wymieniony czujnik. Czujnik, jak ktoś wchodzi po prostu, to sobie tam dzwoni. Dlatego, że ostatni w ogóle się nie łączył i nie działał. Także nie wiem, o co chodzi. W tym momencie ten czujnik powinien chyba być sprawny. I wrzucili mi go do domu na przesyłkę, a miało jechać to do naszego nowego sklepu. Tak więc nie wiem dlaczego, ale ważne, że zostaliśmy wymieniony produkt. Dobra, jadę do sklepu i powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo mało bywam w tym sklepie, dlatego że szukuję kolejną nowość dla was i jeżdżę, szukam pewnego tematu po prostu. Nie będę się tam gdzieś zagłębiał, jak już będę miał wszystko dograne i będę wam mógł powiedzieć, to wam powiem, co dokładnie dla was szykuję. Też stąd też ta nieobecność taka dłuższa na kanale ostatnio, bo już prawie tydzień bez filmu, także wiecie, to już jest trochę sporo. No, powiem wam w ogóle, że mamy zajebistego widza jednego, który napisał do mnie na Facebooku ostatnio, że chciałby się dowiedzieć informacji o sprzedaży na Allegro i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek mówi, że nam słabo idzie na Allegro, zapytał mnie, czy ProPrice to jest mój sklep, dlatego że on sobie wylicza, ile my sprzedajemy aukcji dziennie. Ale on nie bierze pod uwagę tego, że mamy pracowników, którzy dokładają codziennie po 40-50 ogłoszeń. Po prostu rozwalił mnie na łopatki tym, poprawił mi dzień, znaczy w sumie wieczór, bo to już było wczoraj wieczorem. No po prostu, no mistrz nad mistrzami, nie? No nic, kochani, jadę sobie zatankować wóz, pojadę sobie do sklepu i jedziemy dalej szukać tematu. W ogóle powiem wam jeszcze taką sytuację, że kupiłem baner podświetlający i muszę odkleić od niego napis kwiaciarnia, bo kupiliśmy używkę z tego względu, że nie chcieliśmy się pchać też w koszta teraz. Wyliczyli nam baner indywidualny, taki sam, to jest kaseton świetlny po prostu, 3000 zł netto, a my kupiliśmy prawie nowy tak naprawdę baner za 380 zł, gdzie musimy tylko nakleić swoją naklejkę z logiem. To jest w ogóle petarda. Dlatego no, słuchajcie, kto by nie zaoszczędził i by tego nie wybrał? No prosty temat. Więc mamy kaseton, mamy ten temacik, muszę to odkleić tylko. Zresztą zaraz wam pokażę, jak on wygląda. No to jesteśmy zatankowani. 10 minut i odklejamy. Już połowę mamy, także jeszcze troszkę i cyk fuch. Trochę wyczyścić i będzie gitara. Kurde, wiecie co, w ogóle historia życia. Kupiliśmy ten baner, który przed chwilą widzieliście, który odkleiłem, że tak powiem, stare oklejenie z tego baneru. No i co, i zadzwoniłem do zarządu wspólnoty mieszkaniowej, gdzie mieli to ogarnąć już wcześniej, miało być jakieś zebranie i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, kurwa, że ja muszę czekać z powiesieniem baneru maksymalnie do połowy marca. Czyli znając życie i znając te wszystkie spotkania, inne tego typu tematy, to będzie koniec marca, 100%. No ale już trudno, no co ma być, to będzie. Słuchajcie, jadę teraz do Tauronu, muszę wypowiedzieć umowę za poprzedni lokal, jeżeli chodzi o prąd. W zasadzie to przepisać, bo jakbym wypowiedział, to by zdemontowali licznik, a pani chciała to wziąć dla siebie po prostu. Więc przepiszę tą umowę i no, jadę jeszcze obejrzeć coś fajnego. Nie wiem, czy wam to pokażę, bo nie wiem, czy jeszcze mogę, ale zobaczymy, może się coś uda fajnego. Więc pewnie nic z tego nie będzie, więc jadę dalej w poszukiwaniach pewnej rzeczy. Powiem wam, że nigdy nie myślałem, że tak ciężko jest znaleźć coś, co mnie interesuje. Myślałem, że to jest na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę wszędzie można coś takiego dostać. A jednak nie. Kurde, jeszcze w ogóle mnie wkurzyli z tego zarządu. No straszna masakra, do marca to jest bardzo długo oczekiwania. Także no nie wiem, a to są nasze pieniądze tak naprawdę. No bo wiecie, jak nie ma reklamy, no to jest niestety lipa. Dramatyczna pogoda, wieje mega. Byłem obejrzeć pewien temat, tak jak wam mówiłem. Idę do samochodu i zaraz wam poopowiadam parę rzeczy, bo nasunęło mi się trochę tematów. Ale leje masakra, masakra. Ale miałem wam opowiedzieć i korzystając z chwili wam opowiem.
co ja sądzę i dlaczego jest tak, że nie każdy w tym biznesie się odnajduje. Mianowicie, oczywiście wszystkie opinie i to, co ja teraz powiem, to jest tylko i wyłącznie jakby moja subiektywna ocena, ale wydaje mi się, że ludzie nie potrafią gospodarować pieniędzmi. Pamiętajcie, że żeby wejść w ten biznes na grubiej i zacząć z tego czerpać korzyści, potrzeba czasu. A jeżeli potrzeba czasu, to potrzeba cały czas kolejnych reinwestycji. Czyli nie bierzemy pieniążków dla siebie, po prostu te pieniążki przeznaczamy na dalsze boksy, palety i rozmnażamy po prostu nasz magazyn, powiększamy go, sprzedajemy coraz większe ilości i wszystko reinwestujemy do pewnego czasu, aż w końcu zacznie się pojawiać ten pieniążek na koncie, tak? Który będziecie mogli sobie wypłacić i tak dalej, że będzie was stać na kolejne palety. Także to jest główny i podstawowy, mi się wydaje, składnik. Do tego cierpliwość. No, nie każdy jest cierpliwy. Ludzie zaniżają bardzo ceny, chcą sprzedawać już boksy w tydzień czasu. Nie wiem, najlepiej, żeby ta inwestycja się, nie wiem, zwracała w dwa dni, bo tak jest im najwygodniej. Dlatego potem sprzedają na grupach, czy nawet na naszej grupie, wszystkie no te boksy, które dziś mają ode mnie, czy z Kaufnetu, w części je sprzedają, bo część coś tam im się udało sprzedać, ale nie poświęcają się temu i to jest właśnie to. Pamiętajcie, żeby zbudować własny biznes, żeby zbudować coś, co prosperuje dla was tylko i wyłącznie, potrzeba czasu i wyrzeczeń. To nie jest tak, że ktoś sobie pójdzie i zrobi, co będzie chciał tak naprawdę, nie wiem, w tydzień czasu sobie obróci całym towarem i no nie ma możliwości, po prostu nie ma żadnej takiej możliwości. No jedna też z ciekawszych sytuacji, dlaczego ci ludzie nie potrafią prowadzić tego biznesu, to że handel nie jest dla wszystkich. I nawet handel internetowy, gdzie się nie ma kontaktu z klientem bezpośrednio, jest, nie wiem, jakiś dziwny, dlatego że no nie każdy potrafi to robić. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle generalnie, ale no tak jest. I kto gdzieś tam przerabiał temat, ten wie, że są ludzie, którzy po prostu nawet handlować w internecie nie potrafią. Gdzie to jest dosyć prosta kwestia. No ale słuchajcie, bywa różnie. Też nie mi oceniać jakby ludzi, bo to też jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. Ale generalnie nie każdy się nadaje do handlu. I to jest niestety smutna, ale po prostu prawdziwa prawda, że tak to nazwę. Ale gadany ten vlog jest dzisiaj. W ogóle bardzo dużo pytań gdzieś tam się pojawiło, ile procentowo zwrotów mamy w miesiącu, ile procentowo mamy gdzieś tam kosztów i tak dalej. No to koszt Allegro z adsami łącznie, czyli z reklamami, jest to koszt w granicach 18%, po prostu całości kwoty. Nie wiem, macie 100 tysięcy utargu, to płacicie 18 tysięcy dla Allegro. Koszty kampanii plus koszty prowizji. Tak to mniej więcej wygląda. A jeżeli chodzi o ilość zwrotów, to mniej więcej 10% produktów wraca. No czyli ze 100 sztuk 10 na przykład jest zwrotów. To jest oczywiście bardzo uśrednione, nawet ciut zawyżone, ale mniej więcej tak to wygląda. Zależy jaki miesiąc, zależy od wielu okoliczności, co sprzedajecie, bo jeżeli, nie wiem, sprzedajecie jakieś tam lokówki, rzadko się to zdarza, ale się zdarza, jak sprzedać jakieś perfumy, to jest po prostu normalne, że są jakieś tam zwroty, no różne produkty. To wszystko jest zależne od tego, co tak naprawdę sprzedajecie. Nie wiem, chyba za dużo gadane dzisiaj, ale tak już zostanie. Miałem trochę do powiedzenia, troszkę wam gdzieś tam przybliżyłem parę tematów. Także kochani, do następnego. A, i nie wspomniałem, że jutro wjeżdża do nas nowa dostawa. Jest paleta sportu i elektroniki, także przygotujcie się na całą serię openingów. Także do następnego. Hej!